Słuchajcie, siemano, Romano, coś tam się nagrywa. Słuchajcie, tak to wygląda po powodzi. Te brzegi tutaj. Ja dzisiaj wyszedłem troszkę pozbierać jakichś śmieciuchów. Tutaj tego dużo jest. Tutaj po malutku zbierał, strasznie dużo tu jest tego styropianu. Moment, to poprawię. Także nie wiem, czy to mam dobrze, no ale miejmy nadzieję, że tak. Także witam Was serdecznie jeszcze raz. Wyszedłem w końcu coś pozbierać. Tutaj takie drobne już. U nas ta powódź nie była aż taka wielka, no ale zawsze coś tam porwało. Gdzieś coś tam podlało, no i naprzynosiło dużo, widzicie, syfu, brudu takiego, że no wypadałoby od czasu do czasu trochę posprzątać tutaj. Mam troszkę lepszy teraz ten, także można się troszkę pobawić. Także trochę tu posprzątam. Widzicie, to strasznie dużo właśnie tutaj naniosło tych tego styropianu. Także tego tu jest dużo do sprzątania. No ale różnych takich rzeczy też. No szkła tutaj jest porozbijane. Jednak woda to niosła dość silno. Także mówię, naniosła tego dużo. Masz kamień, ale to jest jeszcze ten. To jest chyba też. O, już brązowy ten styropian. Także mówię, no ile dam rady, tyle pozbieram. Wiadomo jak to jest. Tak to wygląda. Tutaj tam widać, jak wysoko ta woda szła. Także widać, że dość wysoko. Całe szczęście, że nas nie przelało. Tu jest dość fajnie to zrobione. Zalała nam trochę tylko piwnicę, ale to było wszystko. A tak to u nas na osiedlu to przeszło jakoś tak gładko. No ale tak jak mówię, u jednych więcej, u jednych mniej. Tam gdzie niegdzie to naprawdę tragedię porobiło. To w porównaniu z tym, to tutaj w Bielsku naprawdę nie było tego aż tyle jak tam. Także pozbieram sobie tu jeszcze trochę ten. Jak to pozbieram, tam dalej gdzieś coś nakręcę następnego. Także na razie, cześć. No słuchajcie, cześć z powrotem, ale powiem Wam tak. Chyba dzisiaj, bo miałem zamiar dojść do tego nowego sklepu, co jest otwarty u nas, Lidl. Chciałem zobaczyć, czy tam czasami nie ma tego, no, butelkomatu albo puszkomatu nawet. No ale jak tak dalej to będzie, to nie wiem, czy tam dojdę, bo widzicie, co się tu dzieje wszędzie. Przeszła ta woda i odkryła strasznie dużo dziadostwa. One szkła, plastiku, wszystkiego. Także nie wiem, jak to będzie. Na razie sprzątam. Na razie zbieram. Powiem Wam, chciałem tam dojść. Tamto miejsce. Ale czy tak się uda, to nie wiem. O. No ale pomalutku, chociaż trochę. Każdy dzień chociaż trochę i będzie jakoś to inaczej to wyglądało, powiem Wam szczerze. Bo tego syfu wszędzie tu jest
pełno. A tak jak mówię, nikt się za to nie bierze. Nie wiem czemu. No i zdanie już tu dawno powinna być jakaś grupa ten, no ale widzicie, nie słuchają. A myślałem, że no nie dlatego, że się ten, ale myślałem, że chociaż z osiedla jakieś osoby ten, no robią jakieś oglądanie, subskrypcje czy coś. Ludzie by chcieli, żeby było czysto, ale żeby to ktoś inny za nich zrobił. Wiecie, jak to kurde u nas wygląda. A cały czas mówię, że jak człowiek jest sam, to za dużo nie zrobi. Co się da, to się da. Jak ludzie nie chcą, to no będą żyć w brudzie. Jak się brudasem urodził, to brudasem umrze potem. Tak to wygląda. Kochani, mówię, ile dam rady, to dam. Ale moim głównym zadaniem było dojść do tego sklepu i po prostu pomału będę w tamtą stronę szedł. Ups, a tutaj cóż to jest? Płytka jakaś. Ktoś coś tutaj rozbierał. Widzicie? I płytka została. O, płytka. Cała płytka. Coś może z tego wyciągniemy jeszcze. Także mówię, ale tu już butelka następna. O. Tu też jakiś pisak. No i tak to, kochani, wszystko wygląda. Idę pomału dalej. Ale to co, krok człowiek zrobi i znowu. Taka to jest robota. Widzicie. Ale tak jak mówię, jak się gdzie tylko czekało na kogoś, to się nic nie zrobi. Także bierzmy się, kochani, do pracy, do dacy, do fabryk, do roli. Niech nowe się jutro wykuwa powoli. Ej, młoty do roboty, niebieskie ptaki do paki i niech będzie robota, co tam wolna sobota. I pomału gdzieś dojdziemy. Tam zejdziemy następnym razem. No widać, że ta woda wysoko szła.
O, kłódeczka jest, a więc kawałek złomu znowu. Dobrze, dobrze. Takie rzeczy to lubimy.